Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Keller i zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu Etos Republikański Literatury Polskiej. A poprzednim razem mówiłem w literaturze polskiej. Obiecałem, że wyjaśnię, czemu on jest akurat w literaturze, a nie w literaturze. Dlatego mówimy, że jest to etos literatury, dlatego że mówimy o pewnym długim trwaniu, że on jest pewnego rodzaju punktem odniesienia, czy takim tworzywem, które jest niezbędnym warunkiem do tego, żebyśmy mogli patrzeć na literaturę jako pewien proces, który się kiedyś tam zaczyna i nigdy nie kończy, oby tak było. W związku z tym mówimy o pewnym trwaniu etosu, który jest etosem fundującym literaturę, jak mówiliśmy ostatnio, w zasadzie tworzącym jej charakter. Dlatego nie jest w literaturze, tylko on jest aspektem twórczym. Jego nie da się znaleźć jako temat. Etosu republikańskiego nie da się odszukać jako pewnej tematyki tylko pewien, raczej patrzymy na ten etos jako pewien sposób myślenia o twórczości literackiej. I on się taki staje w wieku XVII. Dzisiaj będziemy mówili o końcu wieku XVII i o tym, co się z tym etosem działo potem. Oczywiście jest to absolutnie subiektywny i bardzo prywatny punkt widzenia, za co bardzo Państwa przepraszam. Takim dziełem, które zamyka wiek XVII i mnie strasznie niepokoi, i w zasadzie to jest chyba, szczerze powiem, dzieło, którego nie rozumiem do końca, jest praca Wespazjana Kochowskiego, tu wydana w Bibliotece Narodowej, pod tytułem Psalmodia Polska. On wyszedł, ten tekst, drukiem w Częstochowie w roku 1695. I dlaczego ten rok jest istotny? Jak Państwo znają historię, to wiedzą, że to już jest po odsieczy wiedeńskiej, to już jest po bitwie pod Parkanami i w zasadzie wygląda na to, że pewien element strategii funkcjonowania Rzeczpospolitej, czyli traktowania państwa naszego, wspólnoty Rzeczpospolitej jako antemurale Christianitatis przeciwko zagrożeniu tureckiemu, zaczyna się chwiać, bo to zagrożenie tureckie zaczyna być coraz mniejsze. I teraz po sukcesie, jakim była odsiecz wiedeńska i triumf wojska polskiego, europejskiego pod wodzą Jana III Sobieskiego nad Turkami, potem po klęsce pod Parkanami i takim deprecjacji roli Turcji na arenie międzynarodowej, która od tego czasu się zaczęła, być może zaczęto sobie stawiać pytania, co dalej Respublika, w jakim kierunku ona pójdzie i co dalej z tą tożsamością, o której tutaj ciągle mówimy. Stąd Psalmodia Polska Kochowskiego jest utworem niezwykłym, ale też takim przejmującym, bo to trochę brzmi z mojej perspektywy jako testament. To w zasadzie mniej on mówi o przyszłości, bo raczej widzi ją jako niejasną rzecz do ogarnięcia. Natomiast więcej mówi na temat tego etosu, o którym tutaj rozmawiamy, jako pewnego rodzaju historia, która się już zdarzyła. I z tego względu jest to dzieło, którego troszkę jako miłośnik republikanizmu się boję, nie lubię i traktuję tak jakoś takim lekkim przestrachem. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że są dwa potem powody. Jeden to jest taki bardzo osobisty, że Kochowski skręca jakby ten etos republikański w kierunku misjonizmu, mesjanizmu, takiej koncepcji narodu wybranego. On zawsze, ta koncepcja się pojawiała gdzieś tam, nawet pamiętacie Państwo Orzechowskiego, który mówi o Polakach jako tych, którzy są orędownikami wolności itd., itd. Zawsze jednak było to pewnego rodzaju retoryczny uchwyt do tego, żeby zebrać ludzi do kupy i namówić ich na zrobienie tego czy tamtego. Jesteście wyjątkowi, tak się mówi przecież nawet sportowcom przed meczem, nie? Jesteście najlepsi, chociaż jesteście najgorsi w lidze, ale trzeba im powiedzieć trochę miłych rzeczy, że dzisiaj wygracie mecz, jesteście wspólnotą, macie misję do... I troszeczkę tak to rozumiem Orzechowskiego, natomiast Kochowski tak to odbiera, już bardzo w to wierzy. Tworzy pewnego rodzaju opowieść o narodzie wybranym, który jest podobny do narodu żydowskiego w swoim wybraniu.
jest on pewnego rodzaju, ma za zadanie pewną misję, nie wiem za bardzo jaką, jeszcze wtedy nie wiadomo do spełnienia, bo ta misja antymurale już się kończy i być może ten problem polega na tym, że jeżeli Kochowski tworzy, współtworzy ten mit, etos wybraństwa, który trochę do republikanizmu moim zdaniem nie pasuje, jest już tym takim skręceniem, jak to nazywa, to chyba się poważnie zastanawia, no i co z tym robić, tym wybraństwem, kiedy już Turków nie ma, kiedy Turków pokonaliśmy, kiedy stało się, to w jakim kierunku ten mit mesjański czy misjonistyczny będzie się rozwijał. Jak wiecie doskonale, misjonizm jest czym innym niż mesjanizm. Mesjanizm romantyczny wynika z takiego rodzaju doświadczenia upadku, kryzysu, śmierci, no, rozwałki, zmartwychwstania i tak dalej. Misjonizm jest raczej zwycięstwa projektem, nie klęski. Wygraliśmy, zrobiliśmy, jesteśmy wybrani, jesteśmy najlepsi, jesteśmy po coś, funkcjonujemy w świecie. Co mnie zastanawia jako miłośnika republikanizmu, jest to, że u Kochowskiego nawet wolność nie jest tym aspektem, który buduje tą misję Rzeczpospolitej. Jeżeli jest, to ona się objawia w takich bardzo dziwnych formułach intelektualnych, no chyba logicznych. Dlaczego Bóg wybrał Polaków? Pyta w pewnym momencie, o ile Bóg wybrał Polaków. Ja zakładam, że nie wiem, ale on musi to udowodnić. No dlatego wybrał Polaków, że, i to jest to odniesienie do wolności, że największym dziełem Bożym jest ludzka wolna wola. Zatem, dowodzi Kochowski, czy Bóg może nie kochać swojego najlepszego dzieła, jakim jest wolna wola? Jaka jest wolna wola? No nie może go nie kochać. W związku z tym, jaki może mieć Bóg podejście do kraju, państwa, gdzie wolność jest zasadniczym aspektem budującym tą tożsamość? Odpowiada sobie Kochowski, albo zostawia nam odpowiedź, no oczywiście, że musi taki kraj uwielbiać i go kochać i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak w dziele tym jest taki psalm, który nazywa się Testament Katolicki, końcowy psalm, który jest tekstem zamykającym tę opowieść. I tam się rysuje taki dosyć, ja wiem jak to nazwać, faktycznie takie zagrożenie, że tak powiem, które być może się objawi przed Polską kiedyś, kiedy ta katolickość zostanie zlikwidowana, czyli jakby przestanie mieć znaczenie fundujące dla wspólnoty i stanie się pewnego rodzaju takim, nie będzie tak istotnym aspektem funkcjonowania wspólnotowego. I znowu jak czytam tego Kochowskiego, to sobie przypominam znowu Mickiewicza, bo często o nim to pod koniec tych wykładów opowiadam, dlatego że Mickiewicz zadaje takie bardzo trudne i trafne zarazem pytanie, albo taką inaczej diagnozę, że w Polsce, kiedy inaczej, to jest parafraza cytatu, a nie cytat dokładny, że w Polsce cios zadany religii katolickiej niszczy tę wspólnotę w zupełności. Dlatego, że twierdzi Mickiewicz, tutaj nie ma wcześniejszych śladów, jak on to nazywa, municypalności, czyli nie ma wcześniejszych organizacji wspólnotowej poza organizacją związaną z katolicyzmem. I to rozpoznanie, szczerze wam powiem państwo, Mickiewicza i Kochowskiego w kontekście też tego, w jakich czasach żyjemy, trochę daje do myślenia faktycznie, czy faktycznie jest tak, że jeżeli patrzymy na to myślenie wiążące dzieje Polski z katolicyzmem, z religią katolicką, i jeżeli popatrzymy sobie na największe dokonania wspólnotowe ostatnich dziesięcioleci, czyli to, co zrobił kardynał Stefan Wyszyński, kiedy składał śluby częstochowskie, i to, co zrobił później, powtórzył Jan Paweł II, kiedy do tego mitu, do tej prawdy tożsamości krzyż na Giewoncie i tak dalej się odwoływał, to pokazuje, że być może to byli ostatni tacy demiurgowie w tej konwencji myślenia wspólnotowego, które łączyło tożsamość polską jednak z katolickością. Do tego mitu, czy do tego sposobu myślenia ich kardynał Wyszyński i Jan Paweł II nawiązywali. Natomiast
Dlatego ten Kołowski wyrasta jako taki rodzaj pisarza, który no, dotyka tego zagadnienia. Chociaż, jak mówię, jeszcze raz powtarzam, dla mnie jest to pewnego rodzaju innowacja, jeżeli chodzi o ten tutaj omawiany etos republikański. Natomiast przechodząc do innych wymiarów tego etosu, to ja sobie myślę, że oczywiście można powiedzieć, że wiemy doskonale, że mówiłem o tym podczas jednego z wykładów, że ten etos funduje pana Tadeusza. No to bez dwóch zdań. Pan Tadeusz przecież wyrasta absolutnie, nawet patrząc na ten tekst jako na pewnego rodzaju ironiczny utwór trochę, pokazujący no, taką lekką może śmieszność, żartobliwość tych aspektów. Niemniej jednak no, cały jest umieszczony w etosie ziemiańsko-republikańskim. Pamiętamy hrabiego, który kompletnie nie pasuje do tego, jest jakby z innej bajki, nie rozumie trochę swoich współobywateli. No i pozostałe pozytywne postaci już absolutnie rozumieją, o co chodzi i są w stanie umieścić się też w tej doktrynie. Ten etos, to jest też ciekawe pytanie, funduje przecież trylogię Henryka Sienkiewicza. Chociaż sobie Sienkiewicz wybrał, jak wiadomo, w trylogii taki aspekt historii dosyć trudny, kiedy to się dzieje przecież na poziomie wojny. Nie? Dla mnie nie ma pokojowego istnienia etosu republikańskiego, tylko ten etos jest po prostu umieszczony w środku samym konfliktu zbrojnego. Natomiast i Kmicic, i Skrzetuski to są te postaci, Wołodyjowski są te postaci absolutnie prymarne, które zostawiają dobro własne dla dobra wspólnego, fizycznie z mieczem w ręku zmagają się o wspólnotę i tak dalej, i tak dalej. A Skrzetuski to w ogóle jest jeszcze do tego taki absolutnie przykładny, może przez to mało miły i ciekawy, może miły jest, ale mało ciekawy, prawda, jest Kmicicem na przykład, który ma pęknięcie pewno jednak i do tego etosu republikańskiego musi się, w cudzysłowie, nawrócić. Skrzetuski nie musi tego zrobić, bo Skrzetuski jest cały czas zbudowany ze spiżu i nie ma takiej możliwości wahania czy takiego pęknięcia jakiegoś. Natomiast to absolutnie są te dzieła, które do tego etosu nawiązują. Natomiast do tego wątku wolności twórczej, innymi słowy do niezbywalnego aspektu tworzenia i wolności obywatelskiej nawiązał najwyraźniej Franciszek Karpiński. To jest taki poeta, który oczywiście tworzy przed Mickiewiczem, jest poetą sentymentalnym, już wiadomo, że jest to raczej XVIII wiek i ten okres, kiedy oświecenie wchodzi ze swoją doktryną cywilizacyjną. To wiadomo, że jest tam nurt sentymentalizmu i w tym nurcie sentymentalizmu, który jest chyba trochę w opozycji do tego budowanego oświeceniowego paradygmatu racjonalnego, to Karpiński zostawia takie niezwykłe świadectwo po sobie. Mianowicie on naprawdę, słuchajcie Państwo, kiedy kończy się Rzeczpospolita, kiedy kończy się jego wspólnota, jego państwo, kiedy są rozbiory i tak dalej, on podejmuje decyzję o zaprzestaniu pisania wierszy. Twierdzi, że, znowu parafrazuję, że tam, gdzie muszę się oglądać nieustannie na to, co powiem i rozważać, czy tym, co powiem, nie wystawię się na zagrożenie, tam nie ma możliwości wolnej twórczości, wolnej wypowiedzi, tam nie ma możliwości inaczej tworzenia sztuki. W zagrożeniu, utraci wolności politycznej. To jest niesamowicie mocny aspekt dziedzictwa republikańskiego, kiedy nie ma wolności takiej, która jest wolnością wynikającą z niezależności twórczej. Ja będę, nie dość, że nie będę mógł mówić prawdy, to ja w ogóle pisać nie mogę. Nie mogę tworzyć literatury. Jest taki znany utwór jego, który jest pesymistyczny bardzo. No, to ciekawe to jest w ogóle, bo Karpiński jest twórcą pesymistycznym, bo tam w zasadzie nie ma rozwiązania pozytywnego, on nic nie robi dalej z tym doświadczeniem, dopiero podejmą doświadczenie niewoli, przecież poeci romantyczni, sensu stricto. Tam jest taki znany jego wiersz, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów. I tam czytamy właśnie to takie charakterystyczne odniesienie. Zygmuncie, przy twoim grobie
gdy nam już wiatr nie powieje, składam niezdatną w tej dobie szablę, wesołość, nadzieję i tę lutnię biedną. Oto mój sprzęt cały. Łzy mi tylko jedne zostały. Pesymizm i pewnego rodzaju fatalizm nawet, ale też przede wszystkim nie wynikły z tego, że nie wiadomo, co dalej robić, czy walczyć, czy nie walczyć, tylko wynikły właśnie z tej idei, że kiedy nie ma wolności, nie ma możliwości tworzyć sztuki. Nie wolnie, w ogóle sztuki jako takiej. Jest takim bardzo ciekawym doświadczeniem idei czy etosu republikańskiego. Natomiast, jak wiemy, to trochę nie tak było, jak sobie Karpiński wymarzył. Mówiłem o Mickiewiczu, mówiłem o Sienkiewiczu. Należy mówić też z pewnością o całej tej romantycznym pomyśle na próbę opartą na rekonstrukcji gawędy szlacheckiej, żeby w jakiś sposób chociaż się ożywić w cieple tego dawnego etosu, który już jest etosem z przeszłości. Dla Norwida na przykład. Idee republikańskie są strasznie daleko, jakby za siódmą górą, za siódmą rzeką. Norwid żyje już jakby bardziej, nawet wygląda jakby żył w XX wieku. Natomiast jednakowoż kwestia tego zaszczepienia Polakom owego genu wolności, jak mówiłem, Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, czyli jakby nieustanny wiara w to, że wolność jest tym aspektem fundującym Polaków, faktycznie wydaje mi się, że pokazało, że w naszej historii, w naszych dziejach, my byliśmy troszkę przez te kilkaset lat trwania etosu republikańskiego inaczej wyszkoleni i myśmy byli wyszkoleni do wolności, podmiotowości ludzkiej. Byliśmy nauczeni tego po prostu najnormalniej w świecie. W genach to mieliśmy, bo to są pewne normatywne wzory zachowania. W związku z tym ja sądzę, że z tego wynika cała nie doktryna, tylko rzeczywistość i powstań XIX-wiecznych, aż po ostatnie jakże republikańskie powstanie, jakim była zryw Solidarności w roku 1980, który na dobrą sprawę przecież wiemy, że przyniósł wolność tej części Europy. To są takie zachowania, które charakteryzują być może Polaków. I ostatni, być może zabawny anegdota w moich oczach. Mam takiego przyjaciela, profesora z jednego z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, który kiedyś opowiadał mi, zresztą on tak dziwnie na Polaków patrzy, tak jak powinien, czyli z pewnego rodzaju podziwem, ale też przestrachem. No, tak trzeba na Polaków. Mówi, że wy jesteście niesamowici. Z czego wy to macie? Kiedy kończy się konferencja naukowa w dany dzień i wychodzimy z sali obrad, idę z Niemcami czy z Francuzami, ktoś tam mówi, pytam się, no to gdzie idziemy? Na piwo, na kawę? I ktoś tam mówi, najbardziej zawsze sam jest alfa, mówi, idziemy do knajpy X i tam będziemy siedzieć. No i wszyscy potulnie idą za tą osobą. Kiedy wy Polacy jesteście, mówi on, to jest podobna sytuacja, pytają, gdzie idziemy? Sam jest alfa w stadzie, mówi, idziemy do knajpy X, na co zawsze pojawia się drugi. Ale zaczął wyjść z knajpy. Chodźmy do knajpy Y, bo knajpa Y jest lepsza niż knajpa X. I zaczyna się to, za co was kocham, mówi profesor. Po prostu jakiś taki ferment. Wy nawet z takiej prostej rzeczy jesteście w stanie zrobić burzę mózgu i jest was taka energia, której ja w ogóle nie widzę u innych krajów, u przedstawicieli innych nacji. I sobie myślę, że to jest pasek. To jest pasek, to ta energia, która gdzieś tam jest przywalona jakimiś różnymi naszymi zwyczajami, faktycznie chyba w nas, mam nadzieję, jest i oby była jak najdalej. Dlatego ja też mam takie marzenie, żeby o tym etosie republikańskim mówić i wracać do niego i pokazywać jego znaczenie, żebyśmy naprawdę byli w stanie te pokłady, które są w naszej kulturze, umieli odnaleźć, żebyśmy umieli jakoś do nich dotrzeć w sposób bezpośredni i osobisty. W imię tego, że jak faktycznie Polacy wychodzą z konferencji naukowej i idą do knajpy, to zawsze będą się sprzeczać. Na pewno, nawet jak już siądą, to opozycja będzie mówiła, no nie, to chyba jednak fatalne jest knajpa, trzeba było jednak iść tam. Trzeba było, jakieś to słynne, znaczące polskie powiedzenie. To nie jest polska anarchia, to jest raczej skłonność do twórczości, do tworzenia, do bytu takiego, który moim zdaniem pokazuje moc i ta moc w nas mieszka i musimy ją sobie nieustannie uświadamiać, wracając do literatury i szukając korzeni owej mocy.
To chyba wszystko za te wykłady. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Jestem niezwykle zobowiązany i życzę wszystkiego najlepszego. Do widzenia Państwu.